Dzisiaj kolejny odcinek o policyjnych patologiach. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak kierownictwo naraziło nas, no nie mogę inaczej powiedzieć, na utratę zdrowia i zagrożenie biologiczne. Ja jestem Baget, były policjant, mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony No dzisiaj opowiem wam taką historię Nie będę obijać w bawełnę Nasze kierownictwo zadecydowało o tym, żeby składować ubrania Po rozkładających się zwłokach Zaraz bezpośrednio koło naszej szatni To będę rzygał. Tak, dokładnie, mieliśmy szatnię w piwnicy Żeby wam zobrazować w ogóle jak wyglądała moja była jednostka Czyli komisariat policji trzeci w Katowicach Żeby też nie było niedomówień, gdzie to się działo Wyglądało to tak Wchodzicie sobie przez takie przeszklone drzwi do pokoju, znaczy do pokoju, do pomieszczenia interesantów, tam gdzie oczekują po prostu petenci na jakieś tam rozwiązanie swoich spraw, które często nie przychodzi. nie? I za takim, szklaną, za takim szklanym lustrem weneckim jest dyżurny. On cię tam wpuszcza, albo nie wpuszcza na komisariat, albo na przykład, nie wiem, woła policjanta, który który ma tam wykonać swoją jakieś czynności, czy przyjąć od ciebie zawiadomienie o popełnieniu jakiegoś tam wykroczenia, czy przestępstwa. bo Ty na przykład chcieli coś zgłosić, coś ci się stało i liczysz na to, że policja ci pomoże. No i ten policjant schodzi ci tam, nie wiem, bierze do pokoju na przesłuchanie, czy. Whatever, no nie wiem, nie wiem, co tam chcesz załatwić. No i jak już to przejdziesz, no to wtedy masz te drzwi, gdzie właśnie Cię wpuszcza dyżurny, one są na zamek magnetyczny i jeżeli jesteś petentem, to musicie wpuścić dyżurny takim guzikiem od strony swojej dyżurki. No a jeżeli jesteś policjantem, czy tam jakimś cywilnym pracownikiem naszego byłego komisariatu, czy tam mojego byłego komisariatu, na przykład nie wiem, sprzątaczką, czy jakąś pracownicą sekretariatu, na przykład, no to wtedy wchodzisz na kartę magnetyczną. Ja też miałem taką kartę magnetyczną, która zapewniała mi właśnie wejście na, naszą, na, na teren naszej jednostki bez tego, że musiałem się prosić dyżurnego o to, żeby mnie wpuścił. No i jak przechodzicie, to tak, przodu macie cały wykaz pomieszczeń, gdzie tam kto jest kierownik dzielnicowy, kierownik ogniwa, pani komendant czy pan komendant, po lewej jest dyżurka, idziecie na prawo i schodzicie po takich schodach na dół i tam są pomieszczenia piwniczne. No i tak, jest magazyn dowodów rzeczowych, jest pokój socjalny pań sprzątaczek i po lewej stronie zaraz jest nasz pokój plutonowy. Tam, gdzie się przebieraliśmy, nasza szatnia, nasze prysznice, kibel i w ogóle. I tak, tu jest nasza szatnia, tutaj jest magazyn, gdzie tam są jakieś części od samochodu, nie wiem, koła, opony. Łosie, jelenie. A tutaj był ten magazyn dowodów rzeczowych niby. No i teraz wyobraźcie sobie, co się stało. Wchodzę sobie dnia pewnego na nasz komisariat KP3 Katowice. No jeżeli jesteście policjantem już kilka lat, szczególnie w ogniwie patrolowo-interwencyjnym, gdzie jeździcie po różnych melinach, po różnych miejscach, gdzie są nie do końca czyści ludzie, którzy czasami postanawiają sobie umrzeć, na przykład. No i no i cześć. I leżą tam jakiś czas, i no wiadomo, no, biologia tak, proces rozkładu y, sobie postępuje. Biologia jest nieubłagana, natura jest nieubłagana, i to mięsko sobie z tego człowieka tam gnije. Ja, 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 ja. Y, razem z różnymi płynami ustrojowymi, które sobie fermentują w tym człowieku. I nie pachnie to najładniej, nagrywałem o tym kiedyś mój jakiś tam nie wiem odcinek, jak właśnie pachnie taki pan czy pani, która postanowiła się rozłożyć, nie jest to najprzyjemniejszy zapach, żeby tak pokrótce Wam zobrazować, jest to takie połączenie gnijącego, przejrzałego takiego kurczaka gnijącego, trochę czasami jak długo, że poleży takiego no bardzo dojrzałego sera, pomieszane z różnymi takimi płynami, które się gdzieś tam powylewały, no tak to mniej więcej czuć. No i ci ludzie są najczęściej ubrani w jakieś ubrania, zdziwię Was, pomimo tego, że są bezdomni. Albo nawet nie muszą być bezdomni, no ale gdzieś tam sobie leżeli. No i jeżeli jest jakiś tam czyn przestępczy, wchodzi w grę związany ze śmiercią takiej osoby, no to trzeba sobie zabezpieczyć różne dowody, żeby tam po tym ewentualnym procesie wykrywczym udowodnić komuś winę lub po prostu sprawdzić okoliczności, w jakich ta osoba sobie z tego świata zeszła. No, więc na przykład trzeba te ubrania zabezpieczyć. Przykładowo mamy przestępstwo jakieś. Nie wiem. Pobicie, czy cokolwiek, gdzie są jakieś ślady biologiczne, na przykład krew, czy jakieś jeszcze mniej przyjemne przestępstwo, gdzie zabezpiecza się jakieś inne tam płyny ustrojowe. Mówię o przestępstwach seksualnych głównie. No to wtedy się zabezpiecza całe ubranie. No i wchodzę sobie jakieś na komisariat. I od progu, jak już jestem tam w tym pomieszczeniu, gdzie przyjmuje się petentów i dyżurny decyduje tam, do kogo tego petenta sobie przekierować, czy dzwoni po policjanta, żeby zszedł. No nie mogę tego inaczej powiedzieć, jebie trupem, ale tak jebie trupem, że ja czasami na melinach, gdzie naprawdę był, był pan czy pani, która sobie już tam parę dni leżała bez. Oznak życia. No nie śmierdziało to tak jak na komisariacie. Na, po, na jednostce policji, kurwa, w urzędzie tak naprawdę. Tam, gdzie no, przychodzisz coś załatwić, tak? I to że, ja mus, to, że ja musiałem wąchać takie rzeczy w pracy, to, że inni policjanci ode mnie z komisariatu musieli wąchać takie rzeczy w pracy, to właśnie po to to robiliśmy, żeby te osoby nie musiały tego robić, tak? Po to jest się policjantem, żeby ktoś inny nie musiał być. No ale nie, nie w tym przypadku. Więc wchodząc na komisariat policji trzeci w Katowicach, nie pamiętam już kiedy to było, czy rok temu, czy dwa lata temu, ale chyba nie, chyba niecałe nawet. No to wchodziłeś i witał cię piękny zapach rozkładającego się człowieka z różnymi płynami ustrojowymi. Jebało jak skurwysyn. Jak sam skurwysyński skurwysynek. No, no i wchodzę, mówię, co tu się dzieje? Nie, nie wiem, no o co chodzi w ogóle? A ja wtedy mnie parę dni nie było w robocie, bo jakieś miałem wolny czy urlop, nie pamiętam. Wchodzę i siedział, już nie będę mówić kto. Nie będę mówił jak. Na dyżurce i mówi: no, co się stało? Komenda miejska policji w Katowicach, chyba wydział do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, już nie pamiętam teraz, może, może się mylę. Postanowił sobie zrobić u nas suszarnię ciuchów po zwłokach. Co? A były to zwłoki pana, które zostały znalezione jako NN, czyli nierozpoznane, nie wiadomo było, co to jest za pan. Które sobie leżały, z tego co pamiętam, teraz też nie chcę Was okłamać, no ale już były w znacznym stopniu rozkładu w rowie, w, w jakiejś tam wodzie, w takiej wilgoci i sobie tam kisły razem ze swoimi ubraniami. Ktoś w końcu tego pana znalazł, stwierdził, że pan no, już raczej nie ożyje po kolorze skóry i poziomie nabrzmienia jego całego ciała, no ale co, no nie wiemy, co się z panem stało, trzeba do tego dojść, zwłoki są menen. fajnie by było ustalić tożsamość, no to trzeba to wysuszyć, żeby, nie wiem, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś rozdarć tego materiału, na przykład świadczący o jakimś zadawaniu ciosów czy cokolwiek. No, Gdzieś to trzeba wysuszyć. No przecież nie będziemy tego służyć na koendzie miejskiej, no bo gdzie tam na koendzie miejskiej jacyś oficerowie będą wąchali rozkładające się ym, zwłoki, czy tam, nie wiem, jakieś ciuchy z tych zwłok przemoczone różnymi płynami, które wypłynęły z tego pana, po tym jak pękły mu powłoki skórne, na przykład od gazów i od fermentacji, która w środku zachodziła. Więc co się robi? Wpierdala się to na komisariat. A gdzie się wpierdala na komisariat? No właśnie tam, gdzie są te robaczki po prostu na najniższym stopniu łańcucha pokarmowego czyli ogniwo patrolowo-interwencyjne. No bo gdzie tam na górę gdzieś, tak na dobrą sprawę do tych ludzi, którzy powinni się tym zajmować, czyli do Kryminalnego będziemy wrzucali, prawda, jakieś, nie wiem, suszyli jakieś ubrania z rozkładającego się trupa, lepiej to wpierdolić do chłopaków z prewencji, co tam, chuj z nimi, prawda? No, tylko, że ta suszarnia, powiedzmy, która była w no, w tym magazynie dowodów rzeczowych, była zaraz koło naszego pokoju plutonowego, jebało niemiłosiernie, po prostu się nie dało, wchodziłaś do roboty w czustych ciuchach, a wychodziłeś... W cichach, które jebały trupem. Nie będąc w ogóle na, na takim zdarzeniu. Do tego stopnia to było, że już nie jebało nawet tylko tam w tym przedsionku, nie jebało tylko u nas w pokoju plutonowym, czy tam na świetlicy, która była zaraz, no, jakby poziom wyżej, ale bardzo blisko, tylko na całym komisariacie, na całym, nawet na górze, na drugim, czy tam, chyba dwa piętra mieliśmy, nie trzy, nie pamiętam, dwa albo trzy piętra były w komisariacie, chyba dwa, kurwa, może trzy. Nie wiem. Trzy były piętra, bo ja miałem pokój 309, chyba, jak byłem dochodzeniowcem. No, no i jebało dosłownie na całym komisariacie, wiadomo, że najbardziej u nas było najbliżej, no, a to była jeszcze w ogóle było lato, więc... To całe ciepło potęgowało ten smród, Słuchajcie, dyżurni mieli pootwierane wszystkie okna na zewnątrz, a z kolei ten, to, to takie okienko, gdzie my na przykład nie wiem, pobieraliśmy broń, no ja nie pobierałem, bo ja zawsze brałem ze sobą broń do domu, czy jakiś tam sprzęt, to było zamknięte cały czas. I musiałeś pukać do dyżurnego, żeby otworzył, bo nie chciał wąchać tego smrodu. Oni jeszcze mieli komfort, bo nie mieli w ogóle klimatyzacji, więc sobie siedzieli, przynajmniej u nich było chłodno, tak? Nie musieli oddychać tym zagrzebieniem powietrzem z rozkładających się zwłok cały czas, czy znaczy w takich ciepłych warunkach, tylko przynajmniej jakoś, nie wiem, byli schłodzeni. Podejrzewam, że było trochę bardziej komfortowe. I w całym komisariacie wszystko pootwierane w pizdół, wszystko. Oczywiście kierownictwo, mówię tutaj o naszej komendanturze, odizolowało się od tego, że sobie pozamykał wpis do drzwi. My niestety nie mieliśmy w Plutonie szok takiego, takiej możliwości, ponieważ po pierwsze nasze, nasze drzwi do zamykania naszego, naszej szatni były spierdolone, bo kiedyś się rozmoczyły, bo wybiło nam kanalizację i napęczniały te drzwi, bo one były z takiej dykty. Nie dało się już ich zamknąć musieliśmy przy otwartych drzwiach siedzieć w tym całym smrodzie z tych, z tych ubrań. Jak nie trudno się domyślić, byliśmy mega wkurwieni w całym plutoniu. Po pierwsze, poczuliśmy się potraktowani jak szmaty, gorzej niż te szmaty z trupa. A po drugie, no nie fajnie jest oddychać takim powietrzem, które gdzieś tam, mając świadomość, że wdychasz takie drobinki roz, jakiegoś z rozkładającego się chłopa, który leżał dwa tygodnie w rowie melioracyjnym i sobie tam gnił razem z tymi ciuchami, no więc poszliśmy do kierownictwa, najpierw jedna, druga, trzecia osoba potem parę osób poszło, że tak się nie da pracować i że nie da się tutaj wytrzymać na co nasze kierownictwo powiedziało, no sorry ale no z miejskiej to przywieźli no musicie jakoś to wytrzymać no i mówimy, no dobra, no ale to czemu oni sobie tego kurwa na miejskiej nie trzymam? A nie wiem, to nie moja decyzja. Oczywiście, co zrobiło nasze kierownictwo? No, żeby nie jakby żeby tutaj nie wojować z wyższym kierownictwem na komendzie, żeby tam się móc dalej stołeczków trzymać, podejrzewam. I żeby nie upierdolili im jakichś nagród, jakiś dodatków, no to się oczywiście zgodzili KP3 będzie takie dobroduszne, że przyjmie sobie te szmaty trupa i chłopaki z plutonu będą wdychać to zagrzebiałe powietrze, chuj tam z tym. Chodziliśmy chyba z dwa tygodnie i mówiliśmy, Kurde, no tak się nie da robić, no przecież... Boże, mi się już, że nie chce w ogóle, odechciałam się chodzić do roboty przez to, że tak jebie cały czas. Nie dość, że musicie na zdarzeniach, wiecie, siedzieć w tym powietrzu, to jeszcze jak przyjeżdżacie gdzieś nawet napisać dokumentację, że jest sobie chwilę odpocząć, posiedzieć przy kąpie, no to nie da się, nie da się, bo jebie wszędzie, jebie po prostu tymi ciuchami z rozkładającego się chłopa. No, i wiecie, to już petenci zaczęli to czuć, bo wchodzą. Wiecie, ludzie nie znają tego zapachu, oni do końca nie wiedzą, co tak śmierdzi. Ja, na przykład, wiem, trup. No, ale jak wchodzi jakaś tam paniusia, sobie coś zgłosić, czy na przykład, nie wiem, jakiś nielat, nawet się zapytać o coś, no to nie wiem, no co tak jebie, i wiecie. Ludzie wchodzili się, pytali tych policjantów, tych dochodzeniowców czy operacyjnych, którzy po nich schodzili na jakieś przesłuchanie. Czy to jest pytanie: Co tak śmierdzi? No to się oczywiście tłumaczyli: O, że coś tam, że kanalizacja, że coś tam. Ja w ogóle nie wiem, czemu oni okłamywali tych ludzi. Jakby to trafiło na mnie, to bym powiedział: Wie pani, co tak śmierdzi? Śmierdzą tak ciuchy z trupa, który się rozkładał dwa tygodnie w rowie melioracyjnym, i teraz suszą u nas te ciuchy na kaloryferach. I to jest decyzja naszego kierownictwa, naszej, naszej komendantury na kierownictwie. Także jeżeli ma pani jakieś. Nie wiem, pretensje, że pani teraz wdycha powietrze, które pochodzi z suszenia się ciuchów z trupa. To zapraszam na dzień skargowy do pani komendant, czy tam do pana komendanta, albo może pani bezpośrednio pisać skargę na komendę miejską, że musi pani w takich warunkach być przysłuchiwana. Bardzo panią przepraszam, no ale takie są fakty. Tylko nie wiem, czy ci policjanci, jakby im było głupio, żeby powiedzieć tym ludziom, co tak śmierdzi, bo ja bym powiedział od razu, przecież to nie jest moja wina, że tak śmierdzi, tak? A może by coś się w tym momencie zmieniło. Oczywiście, chuja się zmieniało, pomimo tego, że ludzie w ogóle zaczęli się skarżyć, że coś na tym komisariacie trzecim policji w Katolicach śmierdzi, nie wiedząc jeszcze, że były to ciuchy z tych zwłok. Oczywiście na nas wszyscy mieli wyjebane na pluton. Chodziliśmy się skarżyć, każdy miał to w dupie. Jakieś tam ni kierownictwo niższego rzędu się tylko ha, no wiecie, no taka robota. No, no i przyszedł moment, kiedy po prostu dwóch policjantów, taki mój kolega, i jeszcze nie będę mówić kto. Postanowiło pierdolnąć L4, bo no, nie będą pracować w takich warunkach. Zresztą mój kolega wtedy miał taką sytuację, że mieszkał z dziewczyną, która miała dziecko. No, wiecie, przychodzicie do mieszkania z, niecało, z, z niespełna dwuletnim dzieckiem, tym jak 8 godzin. Yy, przechodziliście cały czas przez komisariat, i, i 8 godzin się wasze ciuchy cywilne kisiły w takim powietrzu, które po prostu jebie rozkładającymi się zwłokami. Potem wracacie do domu z małym dzieckiem. No, sorry, nie? I to nie był odosobniony przypadek, bo to nie, nie była jedna osoba na komisariacie, która miała małe dziecko w domu. No, no i yy, potem druga osoba jeszcze pierdolnęła L4. No i w końcu się ktoś tam zesrał, że policjanci pójdą na skargę i powiedzą, i powiedzą jak naprawdę jest. No, bo tak. Czemu ten policjant jest na L4, a on normalnie zgłosił, że u lekarza, że była taka sytuacja, że są cichy po rozkładającym się trupie u nas bezpośrednio w koło naszej szatni. No i no i tak się nie da robić, boli go głowa i ma nudności i tak dalej. No i lekarka to tego pisała. Także jaki to jest problem sobie wyciągnąć twoją kartę konsultacji, bo to na przykład iść na skargę, yy, już normalnie z, z potwierdzeniem, z badaniem lekarskim złożyć skargę. No, nie, no niestety policjanci tego nie zrobili, czego bardzo żałuję. Może by ktoś dostał w końcu podupie za, za, za traktowanie takich policjantów. Nagle się znalazło inne miejsce na przechowywanie tych zwłok. Jak się ktoś tam zesra, że policjanci mogą pójść na skargę. Przepraszam, nie zwłok, tylko tych ciuchów. Czy coś się zmieniło w ogólnym traktowaniu? Oczywiście, kurwa nie, no, zaraz sobie ktoś o tym zapomniał, że taka sytuacja miała miejsce, ale powiem Wam, że wietrzenie tego całego komisariatu to jeszcze trwało ho -ho, z dwa tygodnie jeszcze jebało tymi, tymi rzeczami u nas na jednostce. I powiem Wam więcej, jak ten mój kumpel i ten drugi policjant poszedł na konsultację do lekarza i na L4, to ta lekarka się w ogóle złapała za głowę, że jak to jest możliwe, że ludzie pracują w takich warunkach, że to jest niebezpieczne, że w takich ciuchach mogą być zarodniki, jakieś pleśnie, jakieś grzybów, Ty to wduchasz sobie do płuc, możesz dostać jakiegoś zakażenia drug oddechowych i generalnie może być lipa. No ale jak widzicie, macie teraz taki skrót, jak się traktuje policjantów i jak... To kochane kierownictwo, które teraz wprowadziło takie liberalne przepisy odnośnie tatuażu, żeby nam się super dobrze pracowało, jak tak naprawdę o Ciebie dbają w tej instytucji? Ja zapraszam do komentowania, dajcie znać, czy Wam przyszło kiedyś pracować w takich warunkach, mam nadzieję, że nie, dajcie znać, co dziś o tej całej sytuacji. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję gierki, na mojego TikToka, Instagrama, trzymajcie się i hej!